Siemaneczko, drodzy widzowie. No, witam was dzisiaj naprawdę bardzo gorąco w kolejnym odcinku. To jest już moje bodajże czwarte podejście tutaj do tego naprawdę topowego tematu urbexowego. Kto wie, czy nie najlepszej naszej eksploracji urbexowej w tym roku. Obiekt jest naprawdę cholernie wymagający. Ja jestem ogólnie w tym pomieszczeniu, na tym poziomie tego obiektu po raz drugi. No, dzisiaj było naprawdę grubo się tutaj dostać i no, cieszę się, że mogę wam to wszystko pokazać. Nieco prawda w takim wymiarze, jak w jakim poprzednim razem, ale jest naprawdę na czym zawiesić oko. Znajdujemy się w opuszczonym i za chwilę pokażę wam go najlepiej, jak tylko potrafię. No szkoda, że moich mordeczek ze mną nie ma. Niestety jest tydzień roboczy, każdy ma swoje zajęcia, swoje życie. Ja mam akurat wolne systemowe i jestem dzisiaj tutaj specjalnie dla was, specjalnie również dla mojej ekipy. Być może wybierzemy się tutaj jeszcze kiedyś na eksplorację, jeżeli ten obiekt kiedykolwiek będzie dostępny, bo tutaj jest dosyć spory ruch. Prawdopodobnie go remontują. Codziennie tutaj ktoś przychodzi, ktoś to sprawdza i jedyna eksploracja, jaka wchodzi w grę, to jedynie nocą, a jest godzina po, jak ja to mówię, po 14 w nocy. Także zapraszam was serdecznie na ten odcinek i jeszcze chciałem z tego miejsca gorąco pozdrowić ekipę Zombie Security. Dzięki wam, kochani, w ogóle to miejsce byliśmy w stanie odwiedzić, jesteśmy w stanie pokazać je na filmie, także pozdrówki dla was i trzymajcie się serdecznie. Mam nadzieję, że wy też kiedyś tutaj jeszcze powrócicie, a ja zamierzam przemierzyć ten statek najlepiej, jak tylko potrafię. Hejo, strzała, widzimy się w poszczególnych, na poszczególnych poziomach, w poszczególnych kajutach. Było trochę gimnastyki, no nie powiem, jak zawsze w moim wykonaniu. No ale dostałem się, mordki, dostałem się na statek. O dziwo, tym samym wejściem, co wtedy. Dobra, jak już tu jesteśmy, to nie zaszkodzi się oczywiście rozejrzeć po kajutach. Tu już widzę, więcej śmieci się narobiło niż jak byłem ostatnim razem. A, słynna świąteczna kabina. Tutaj chyba bez zmian. Oj, mówię wam. Szopka, trzoda na kiju. Elegancka mapa świata i okolic. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Cóż to za książeczka fachowa? Wszystko oczywiście cyrylicą, czy jak to woli, grażdanką. Pewnie tematy okrętowe i fachowe, znając życie. Tutaj akurat jakaś elektronika jest. Tak, jest elektronika. Remont czegoś. No nie jestem super dobry w rosyjskim, ani w ukraińskim, w białoruskim, ani w żadnym języku, które się pisze alfabetem greckim. Się tu wejść? Nie. Aha, to jest klatka schodowa, dobra. Mamy elegancki schemat statku, coś przedstawiający, ale dokładnie co tego, no niestety nie wiem, moi drodzy. To jest zamknięte. Tu też. Jak byłem pierwszy raz w tych pomieszczonkach, o jaki ładny kibelek. No może nie aż tak super ładny, jakbyśmy chcieli. Restricted area. Restricted area oczywiście zamknięta. Wszędzie mamy schematy statku i rzuty, z góry rzuty boczne. Później sobie sprawdzimy te drzwi. Najpierw zobaczymy, co jest na samym końcu. A tu mamy składzik. Mam wrażenie, że w tym składziku trochę ubyło, chociaż nie wiem już teraz sam. Musiałbym sobie zobaczyć moje foty, jakie tutaj zrobiłem. Pierwsze foty właściwie, jakie zrobiłem tutaj na tym statku, to były w tym składziku. No ale dobra, przyjmijmy, że nic stąd nie zginęło. Oho, tu jest otwarte. Tu mamy taką mini salkę konferencyjną. Elegancko, krzesełka, wszystko. Co w szafie? Szafa już opróżniona. O, jakiś śmietniczek ciekawy.
tam jakieś dokumenty i zegar, który się zatrzymał na godzinie za 23 pierwsza. Zamknijmy te drzwi, żeby kultura musi być. Kolejny elegancki schemat stateczku. Większość, nie no, w dwóch językach. Po rosyjsku i po angielsku. O, tutaj, moi drodzy, na tym piętrze niestety, ale mieliśmy dostępne tylko dwie kajuty. Zamknięta była sala gimnastyczna, siłownia z sauną, tak, z sauną i z mini basenem. Zamknięta niestety też restauracja, ale tutaj jest więcej. Do zobaczenia. O, może zacznijmy od tej strony. Tu jest bardzo, bardzo ciekawa kajuta. Też mamy telefon, a jakże. Zobaczcie, jaki fajny wystrój w ogóle. Wszystko w boazerii. A i co ważne, jeszcze takie głośniki. Też są na prawie każdych poziomach, w prawie każdej kajutce. O, ale książek. Normalnie raj dla mnie, jeszcze tylko gdybym umiał w tym języku czytać, moi drodzy. Bo tutaj mamy jakieś kino akcji, co ja gadam, lekturę akcji. A spojrzę sobie z ciekawości, jak już tu jestem. Nie ma obrazków? Chociaż jakieś obrazki. ma już pewnie swoje lata. Nie wiem, czy to jest Łada. Moskwa 2005 i taka dojechana? Błaga. To ja mam starsze książki, są w idealnym stanie. Proszę. A tu jakaś powieść o starych dziejach z 2006 roku. No proszę, zobaczcie, moi drodzy. Rok różnicy. Może. Chociaż mogę się mylić. Wygląda mi na jakąś publikację z lat 60. co najmniej. Też nieźle. Dobra, ale nie będę się tutaj za bardzo zagłębiał w te lektury. To taki krótki rzucik sytuacyjny. O! Mamy klasykę kina rosyjskiego. Chyba. Do góry nogami. Też jestem udany. Albo jakieś przeboje, teledyski. Jaki telewizorek. Nieźle, naprawdę. Jak byłem wcześniej, to nie spojrzałem w te szafeczki. No, może są zabezpieczone. Nie będę. Nie będę szarpał. Nie chcę tutaj nic naruszyć, nic hałasować. Wszystkie zegary się zatrzymały na prawie, że tej samej godzinie. O Jezu. Magnetowid, stare czasy mi się przypomniały. Świetnie to wygląda. Tu mamy następną kajutę. A to już pojedyncza dla marynarza. Lecimy dalej. Tu mamy coś więcej. Ale też generalnie pojedyncza kajutka. O! Tego szukałem. Takie same były na tej siłowni nieszczęsnej, do którego dostępu już na obecną chwilę nie ma, moi drodzy. Takie same dwa głośniczki ze eleganckim sprzętem grającym. Oporządzenie do... Tak, no, słowiańska krew, do wódeczki musi być wszystko. Oj, goła pani, no i eleganckości. Kolejna kajutka. Już tak trochę inaczej to wygląda. Mamy jakiś odkurzacz w szafie. Szafa bardzo podobna, tylko że zupełnie z innej strony umiejscowiona. O, to już na bogatości. Ktoś lekko niewyżyty tu pomieszkiwał. Oj, przepraszam. Cóż to za powieść? Jakaś kryminalna o lekkim zabarwieniu erotycznym. Odłożę to tam, gdzie spadło. Mini składzik. O, cóż to za urządzenie ciekawe. Nie wiem, moi drodzy, poratujcie mnie. Co to takiego?
print writer, to jest zapewne jakaś drukarka. Tu telefon i elektronika, żarówki, wentylatory. No tu już troszeczkę bardziej prawilny gość, pobożny. Święty obrazek jest. O, 2020 rok. Czyli to jest bardzo, bardzo świeży temat, moi drodzy, z tym statkiem. Na to by wyglądało. Zamknięte. O! Tu mamy pościel. I nie tylko. Mamy też strój pielęgniarza, tudzież lekarza. Generalnie składzik z czystą bielizną, z czystą pościelą i tak dalej. A tu taki mini szałerek jakby z wodą, z bieżącą wodą. O, tu sobie jeszcze oblukamy. Tu jeszcze nie byliśmy na tym poziomie. O, tu jest trochę ciekawych rzeczy. Jest jakaś chyba woda kolońska, co? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak by o tym świadczyły te kwiatki narysowane na butelce. Też mamy święty obrazek Stella Maris. No i trochę bałaganik. Kalendarz 2014 i kolejne święte obrazki. Może tu kibelek będzie dostępny? Nie. W szafeczce. Pustki. O, tu coś jest. Dosyć sporo. Nawet januszowe sandały mamy. No i tutaj ostatnia chyba na tym poziomie kajuta pojedyncza. Też kibel niedostępny. Ajajaj. O, tu jaki specyficzny święty obrazek jest. Jakieś odżywki, czy cholera wie co? Tu mamy jakąś powieść chyba. Na to by wyglądało. Róż. Chyba to jest powieść. Pierwszy od lewej. Aha, składzik. To jest flaga. Albo Francji, albo Holandii. To jest chyba flaga Rosji, tak jest. Tu mamy jakiś ciuch. Stawiałbym raczej, że to jest flaga Francji, no a to jest na bank flaga Rosji, ale tak jakaś wyblakła. Dobra, niech sobie tutaj spoczywają. O, tutaj mamy szerszy dostęp. Zaczniemy może od tej strony. Coś mi mówi, że tu chyba kobieta rezydowała. Albo dziewczynka. Jaka lala. To jest jeszcze pełno żarcia na tym statku, moi drodzy. Szkoda, kurde, że do części kuchennej nie było dostępu. O, jaki piękny obraz. Polowanie. No nie jestem zwolennikiem strzelania do zwierząt, ale obraz jako sztuka sama w sobie no bardzo ładnie wygląda, muszę przyznać. Ładna kajutka, podoba mi się. Kolejny składzik z elektroniką. Specyficzny zapach części. Kolejna kajuta. Pojedyncza. O, kibelek mamy. Juhu. No taki już nie bałdzo. Ten zapach. Lepiej się ulotnijmy stąd.
No to taka podwójna kajutka przechodnia. Nieźle. Za bardzo nie świećmy po tych oknach, bo to jest tydzień roboczy, moi drodzy. Grundig. Masło jeszcze jest. Już mamy wszystko pootwierane, moi drodzy. Oto ktoś był bardzo mocno zakochany w jednej dziewczynie. Dużo zdjęć tutaj widzę. I też kabina. Taka dosyć większa, lepsza. Może dla kogoś wyżej postawionego w tej hierarchii okrętowej. Całkiem niewykluczone. Dokumenty. O, jakieś cicho. Też Grundig. Grundig ogólnie to jest chyba standard dla ośrodków. Był przynajmniej przez jakiś czas. Gdy pamiętam, jak każdy chciał mieć wieżę. Też chciałem bardzo mieć. I mieliśmy, nie powiem. Bardzo podobną chyba. O, tutaj zegar się zatrzymał na za 15:09. Jakieś dokumenty, to nie będziemy tutaj za bardzo tego wszystkiego zbliżać. O, rocznik, kalendarz, rocznik 2018. Tu mamy mapę. Mapę Malty. I ostatnia kajuta na tym poziomie. Oho, jaki bumboksik. Też nie powiem. Kiedyś dawno temu i nieprawda chciałem mieć coś podobnego. I no szał był na takie sprzęty swojego czasu. Japońskie klimaty. Dobrze jest. Dobra, najpierw sobie zbadajmy tutaj mniejsze pomieszczenie. No już taki trochę inny telefon, nie? I też taki bardzo podobny pulpicik, taki sam można powiedzieć nawet, co w kajucie na niższym poziomie. O, tu już jest klimat, moi kochani. Tu jest fajnie. Bardzo ciekawa kajuta, no. Świetna. Kurczę, fajna ta fajnie ta roślinność musiała wyglądać, jak rozkwitała, jak była dbana. Była zadbana. Ciekawy ten obraz święty jest. Bałska. Jest chyba od jakiegoś klubu piłkarskiego. Nie. Nie wiem. Nie wiem, co to może być, ale wiem, że takie proporce bywały od klubów piłkarskich. Dawniejsze mi czasy też, wieża Suniacza, LG. Bogatości kajuta. Świetna. Zobaczmy, co się dzieje obok. No tu już trochę biedniejsze, że tak powiem, wyposażenie. Dwa telefony odłączone. My tu mamy Kubę. Ktoś lubił nagie Japonki. Tu sypialnia. No to już grubsze kajuty, wam powiem. To już dla... Kto wie, czy nie dla kapitana. Bardzo podobne. Te wszystkie kajuty są. Mniejszy bumboksik. Witek? Czyżby radio
czeskie. Albo słowackie? Karta Mira. No, ja nie powiem, no naprawdę robią wrażenie te ikony. Powiem tak, ja to miejsce pominąłem za pierwszym razem, jak tutaj byłem. Mamy flagę Wielkiej Brytanii, irlandzką zapewne, oczywiście. Jeszcze świąteczne ozdoby tu są. A to, co to jest za flaga? Na pewno afrykańska, ale nie jestem pewien. Może to jest Kamerun? Ale mogę się mylić, proszę mnie poprawiać w komentarzach, jakby co. Tu widzę jakieś filmy i być może muzyka, koncerty i tak dalej. Tutaj się zegar zatrzymał na 15 po 8. A jeszcze tutaj, co ja tu kurde kombinuję. Kibelek otwarty, jeden z niewielu. A tu jest flaga Danii. Dobra, schodzimy poziom niżej od tego, przez który wchodziliśmy. Sytuacja patowa, ale tu jest za to otwarte wszystko. A tu taka kajutka ze szczelnie zamkniętymi wodoszczelnymi włazami, bo tego oknem nazwać raczej nie idzie. To są włazy, moi drodzy. Ale to już jest okno. I taka jakby okiennica okrętowa, nie wiem jak to się fachowo nazywa. No kurde, tak żałuję, kochani, że nie weszliśmy na mostek, że nie zdołałem wam w tym odcinku pokazać tych wszystkich żyro kompasów, kurcze, tej całej nawigacji, tego koła sterowniczego. No to byłaby naprawdę czysta poezja i wisienka na torcie. Może jeszcze kiedyś będzie, także nie dzielmy skóry na żywym niedźwiedzie, jak to się mówi. Wchodzimy do maszynowni, czy też jak kto woli, bardziej fachowo, do siłowni statku. To jest tak zwana, nie wiem czy się dobrze wyrażę, moi drodzy, nastawnia tej całej siłowni, maszynowni okrętowej. Fantastyczny pulpit. Nie mam pojęcia, do czego te wszystkie dźwignie, te wszystkie wskaźniki, zegary, pomiary, do czego to wszystko mogło służyć. No, na pewno coś od silnika, że tak się niefachowo wyrażę. Ale dla mnie to jest czysta bajera i nie myślę teraz logicznie, tylko po prostu same ochy i jachy w mojej głowie się pojawiają. Tu dokumentacja, to nie będziemy tego śledzić. O, i kolejny taki fajny głośniczek. Radiotechnika. Hewlett Packardzik, drukara. Mapa Europy. AEG. Już gdzieś widziałem taki symbol, takie logo właściwie. Bo to na pewno jest logo i to jest chyba niemiecka firma właśnie zajmująca się silnikami, podzespołami. A tu następne logo, Anderson Kallenberg, szwedzka marka. Rozdzielnia i jakieś nieznanego pochodzenia mi sprzęty i nieznanego przeznaczenia. Tronika.
Tu wszystko naprawdę wygląda, moi drodzy, kosmicznie wręcz. Nie czuję się, jakbym był na statku, tylko jak... No, jak na jakimś sprzęcie zbudowanym przez obcych. No w sumie na statku, tylko że nie takim zwyczajnym, morskim, tylko kosmicznym. Proszę bardzo, moi drodzy. To całe potężne ustrojstwo, które widzicie, to jest silnik naszego statku. Nie inaczej. Pierwszy poziom tego silnika. To jest naprawdę wrażenie przeogromne. Jezu, jak ja na to patrzę, to mam wrażenie, że naprawdę nie jestem, kurczę, na Ziemi, tylko gdzieś właśnie teraz lecę sobie w kosmosie. Baja totalna, naprawdę. Potężne przewody paliwowe. O ile to są przewody paliwowe. No tu też to ciekawie wygląda. Tu mamy pompy jakieś. Takie dość sporych rozmiarów zbiorniki, elewatory, czy coś na podobie. Tu się da wejść gdzieś wyżej, tak? Da się gdzieś wyżej wejść, ale na razie nie będziemy się pakować wyżej. Na razie sobie pokrążmy po tych poziomach. Tu już trochę chłodniej jest. Tu mamy skład paliwa. I zbiornik paliwa. Dwa zbiorniki nawet, można powiedzieć. No, niestety puste, jak widać. Ciekawe, czy te beczki, to wszystko jest pełne. Aż sobie postukam niektóre. No, pewnie, że pełne. To wszystko jest pełne, moi drodzy. Ale ta ewidentnie ta. A jest moja maska. Wydawało mi się, że jej nie ma, ale... No nie jestem dzisiaj zbyt spostrzegawczy, kurczę. Po trzech nockach jestem, moi kochani, no. I tak z moim rozgarnięciem trochę słabo. Ale co tu się dzieje, to nie sposób opisać, naprawdę. Cała maszyneria. No jest żal naprawdę, że się nie dostałem na mostek, ale nie ma co jęczeć, jeżeli tutaj mamy takie rarytasy industrialne, dosłownie, bo to jest typowy, stuprocentowy industrial. Aha, już chyba wiem, o co tu chodzi. Chociaż mogę się mylić, bo tutaj nie wchodziłem za pierwszym razem. Co nie oznacza, że nie mogę wyjść teraz i sprawdzić. Czyżby to był komin? Wszystko na to wskazuje. Oczywiście. Tu mamy nawet drabinkę. Kilka drabinek. Sprawdzimy się.
nigdy nie byłem na takim kominie. I w taki sposób nie wchodziłem na komin. Ale baja. Ale jeszcze kawałek jest. Mogłem wziąć na łebnik. Bo się trochę kijowo schodzi. I wchodzi. Jeszcze trochę. No. A tu już jest sama góra. Tak to wygląda. Z dołu, z góry do dołu. A co, zobaczymy sobie, nie? Czy da się to otworzyć. Otworzyć się chyba da. Ale nie wiem, czy świecenie ma sens. Nie, nie mogę się wyłaniać. No niezła zabawa z tym kominem, moi kochani, ale... Niestety nie mam zamiaru tutaj się wychylać za bardzo. Ponieważ trochę mnie kosztowało zajście tutaj i dostanie się tutaj. No i nie chciałbym zaprzepaścić tej eksploracji jakimś nieostrożnym gestem, nieostrożnym ruchem i zostać zauważonym i wykopanym stąd na zbity pysk, że tak brzydko powiem. Dlatego porozkoszujmy się tym fantastycznym silnikiem. Jego najwyższym poziomem, bo są, z tego co wiem, jeszcze dwa. Można zejść niżej. Wygląda, aż sobie wejdę wyżej, żeby to wszystko uchwycić, pokazać wam. Tu mamy dużo części zamiennych, dużo kluczy, dużo elementów. Wszystko prawdopodobnie od tej potężnej maszynerii, od tego wehikułu czasu. A tam są te potężne rury, najprawdopodobniej odprowadzały spaliny do tego komina, na którego szczycie byliśmy przed chwilą. O ja! Nie mogę się tego naoglądać. Jestem już drugi raz w maszynowni. Mam nadzieję, że nie ostatni. Zobaczcie tylko. Jakie to jest piękne. No to ogarnijmy niższe poziomy. Co najpierw? Najpierw może tutaj się porozglądamy. To wszystko widzę. Jest tłuste od smarów. O, jakie fajne kółko. Ja nie będę nic tutaj naciskał, kombinował, chociaż to wszystko wiadomo nie działa. Ale ja jestem na tyle zdolny, moi kochani, że nawet jak coś nie działa, to ja to potrafię zepsuć. Poziom drugi. Co tu jest? ASEA. Cóż to za firma? Zeta Hydraulik. Zander Inster. Ingerstorm. Szwedzka pewnie. Szwedzka albo niemiecka. Stawiam na Szwecję. Tu dużo jest w ogóle sprzętu marki niemieckiej i szwedzkiej. Uj, trochę wilgoci mamy. Nawet trochę dużo. Nie jestem w stanie stwierdzić, ile dokładnie. No dobra, jestem w stanie stwierdzić. Jestem Mongołem, przepraszam. Nie jest to zbyt duży poziom, moi kochani. Przepraszam.
sobie tutaj. O, tu jak ładnie smarem pachnie. Co to za zegary? Też pewnie od poziomu oleju, bądź też ciśnienia. Air pressure. Tak, ciśnienie powietrza. Nie jest tak źle jeszcze z moim angielskim. Jak to pamiętam. Co to za kociołki? To wygląda jak kocioł. Moim zdaniem. Może się nie mylę, moi drodzy, ale to jest chyba kotłownia okrętowa. Tak mi się wydaje. No bo przecież marynarze jakieś ciepełko musieli mieć. Warsztacik. Przyjemnie, że jeszcze jest dostępny. Oj, ta fantastyczna, no, szwedzka tokara. A, przypominają mi się czasy szkolne, moi kochani. To znaczy, jakby to powiedzieć, no, miałem warsztaty, chodziłem ogólnie do technikum mechanicznego i w pierwszym moim półroczu właściwie miałem normalne warsztaty, miałem toczenie, miałem frezowanie. Ale niestety przenieśli nas. A co za tym idzie? Razem z nami cały oczywiście sprzęt, jaki się znajdował na terenie naszych szkolnych warsztatów i tokarki, frezarki, wszystko musieliśmy ogarniać. I z tej nauki za dużo nie wyszło w drugim półroczu. Też mieliśmy takie cuda. Nawet udało mi się trochę potoczyć. Fajny warsztacik. Dużo sprzęcichów. Że tak po polskiemu się wyrażę. No, obejrzyjmy sobie dokładnie tą tokarencję. Jest konik, jest nakiełek, jest wszystko. Są koła do ustawiania konkretnych wymiarów. No, fajna sprawa, Jezu, jak mi się to podoba. Narzynki. Już mi się pierwsza robota moja przypomina. Pozdro dla Andrzeja. Pamiętasz, jak ci porozpierdzielałem narzynki? Dobra, sorry, że to przypomniałem, o ile to oglądasz oczywiście. A tu też taki magazynek części zamiennych. Wszystko, czego mechaniczna dusza zapragnie. No i taką wiertarencję mamy. Elegancką, stojącą. Też robi wrażenie. Takich chyba nie mieliśmy na warsztatach. Przynajmniej ja nie pamiętam. Szlifierencja. Tak, tak, oczy należy chronić. Oczy święta rzecz. I tu takie jakby drugie skrzydło składziku. Ze śrubkami, ze wszystkim. O Jezu, ale by tu się złomiarze obłowili. Ho! To wygląda jak mniejszy silnik. Nie wiem, czy dobrze mówię. Ale taki wielki... Mógł mieć przecież kilka silników, w tym oczywiście jeden główny. Tak, tak, moi drodzy, to mi wygląda na... Jakiś silnik pomocniczy, czy coś w tym stylu. No tu się da wejść jeszcze z drugiej strony. No to wejdźmy. Sprawdźmy. AEG. To jest silnik marki AEG. Już wyraźnie nie można tego pokazać. Hmm.
Słyszycie to? Jak bełta woda. Jeszcze jedną rzecz wam chciałem pokazać, moi drodzy, w tym silniku. Od tej strony. Zobaczcie, ile tu jest miedzi. Ile zwojów. Wygląda to mega przefantastycznie. No i oczywiście fotogenicznie. No i nie oszukujmy się, moi kochani, to jest cholernie wartościowe wszystko. A cóż tu za urządzenie? Pompa powietrza. Według opisu oczywiście. Kładziki ze smarem, być może z benzyną. Tu mamy jeszcze dwa silniczki pomocnicze. Też robią wrażenie swoją wielkością. To chyba są takie same jak tamten, identyczne. Zaraz się o tym przekonamy. Zaraz sprawdzimy z drugiej strony. Z tego co pamiętam, to też są chyba marki AEG. Tak jest. To są identyczne silniki jak tamten. Czy sobie zobaczymy te dwa silniki z najwyższej perspektywy. Możliwie dostępnej. Dwa AEG, bliźniacze niemal. Tutaj mamy drugi poziom naszego głównego silnika. I wreszcie przyszła pora zobaczyć, co słychać na poziomie trzecim i zapewne ostatnim. Ha, ha, ha. Najlepsza część, moi drodzy. Ostatni poziom siłowni, tudzież maszynowni. Bardziej popularne określenie. Chociaż właściwie i powinno się określać na statkach takie miejsce jak siłownia. No mi się bardziej siłownia kojarzy, wiadomo z czym. Ta siłownia, o której teraz myślę, niestety była dla nas zamknięta. Także jedyny widok tej siłowni, jaki możecie uświadczyć, moi drodzy, jest na fotozestawach. A no niestety tutaj na naszym filmie, przynajmniej na tym, bo niewykluczone, że nie powstaną jeszcze kolejne. Nie zobaczycie tego. Ale ten silnik, ten ostatni poziom, to jest naprawdę coś nieziemskiego, moi kochani. Chcielibyście mieć taki silniczek w swoim samochodzie? Ale to jest kurde potęga, Jezusie Nazareński. Ciekawe w ogóle, jaki to jest. Czy wysokoobrotowy, czy niskoobrotowy? Bo ja się kompletnie nie znam. Niech ktoś, kto chociaż jakieś większe pojęcie o statkach ma, niech mnie tutaj oświeci. Będę bardzo wdzięczny. No jest, kurwa. Genialna potęga, naprawdę. Ale porozglądajmy się tutaj po całym poziomie. To wygląda. To nie tylko jest silnik, ale są też inne ciekawe rzeczy. Tutaj mamy jakieś włączniki, załączniki, rozłączniki, zegary, odciśnienia też jest. Też zapewne jakaś pompa, co? Salinometr. Fresh water. Pompa wodna. Całkiem możliwe. No ta plątanina rur, tego całego żelastwa, te wszystkie zegary, te wszystkie ciśnieniomierze, te dodatkowe maszyny, to jest ojej, genialne, to jest tak genialne, że aż brak mi słów, moi drodzy. Kolejne pompy,
mi się wydaje oczywiście. Tutaj jak woda bełta, żwawo. No tu już mamy całą masę wilgoci. Genialna plątanina rur kolejna. Jeszcze jedną ciekawostkę odnośnie tego całego silnika chciałem wam pokazać, moi drodzy. W międzyczasie sobie jeszcze pooglądam te rurki, rureczki. No ale dobra. Do czego zmierzam, o co mi chodzi? Jesteśmy teraz z tyłu statku. Dlatego to chyba już nie muszę tłumaczyć, chyba że sam sobie, żeby się upewnić, gdzie jestem. Bo czasami muszę takie rzeczy robić, moi kochani. To jest całe prowadzenie od silnika. Proszę. A tam na końcu jest takie potężne śmigło. No niestety to śmigło jest zanurzone w wodzie. Ten cały wirnik. I nie pokażę wam, moi drodzy. Nie boję się wysokości, ale boję się niestety wody. I nie umiem pływać, nie umiem nurkować. Z przyjemnością bym wam to pokazał, ale raczej nie dziś. Chyba że się jakimś cudem kiedyś nauczę. Ale no, wydaje mi się, że to, co teraz tutaj widzimy, no to w zupełności zaspokaja nasz urbeksowy głód, że tak powiem. Mój urbeksowy głód. Ja tu coś przeoczyłem. My tu mamy jakieś pomieszczenie. Gdzie ono prowadzi? Ja muszę wejść wszędzie, nie? Taki już jestem, zimny drań. Widzę, że już bateria mi się od GoPro kończy. Tu jest jakaś izolacja, moi drodzy, zobaczcie. Jaki dźwięk. O cholera. Gdzie to nas zaprowadzi? Szybko, póki bateria jeszcze ma. Trzeba ją naładować. Ja cały czas z tym plecakiem łażę, nie? To jest najlepsze. Są jakieś drzwi. Czy te drzwi są do otwarcia? Się zaraz okaże. Średnio się otwiera z kamerą. Już wiem, co to są za drzwi. Dobra, zabezpieczony. Schodzimy na dół, moi drodzy. Schodzimy. Nic, moi drodzy, będę powoli się zbierał do domku. Na tym etapie kończymy dzisiejszą eksplorację. No strasznie, naprawdę strasznie żałuję, że nie mogłem wam absolutnie wszystkiego od deski do deski pokazać. No, najbardziej mi żal tego mostka, kurczę. No. Strasznie żałuję, że nie nagrywałem wtedy wszystkiego, a przynajmniej części. No ale mam nadzieję, że to, co dzisiaj wam pokazałem, przede wszystkim ta siłownia, ta maszynownia z tymi wszystkimi trzema poziomami silnika, z tym całym oporządzeniem, aparaturą, pompami i czego tylko sobie dusza urbeksowa i dusza morska zapragnie. Mam nadzieję, że wam się to wszystko podobało, także trzymajcie się serdecznie. Ja się powoli zawijam, pozdrawiam was. Pozdrawiam też ekipę Zombie Security, która wskazała mi ten obiekt, dzięki której w ogóle tutaj jestem, w ogóle tutaj jesteśmy i mamy okazję udostępnić ten film na naszym kanale. Także trzymajcie się wszyscy serdecznie i do następnych odcinków. Heja, strzała. Thank you.
drodze. Nie byłbym sobą, gdybym nie wlazł na sam szczyt tego statku, na same bocianie gniazdo i wam tego wszystkiego nie pokazał. Zobaczcie, jak przepięknie wschodzi słońce. Jest nieprawdopodobny widok. Ale to będzie tylko taka migawka, taka chwilówencja dosłownie. Już muszę się zawijać stąd, bo się zaczyna robić jasno. I nie chcę przypału. Chociaż pewnie już mnie ktoś zauważył, znając życie. O Jezu, jakie to są przepiękne widoki, moi drodzy. Naprawdę. Poezja. Dobra, widzę, że tam jakieś samochody krążą. Także nie ma co przeciągać. Także tym wspaniałym morskim akcentem, tym przeuroczym wschodem słońca żegnam was, kochani. I trzymajcie się za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia. Strzałeczka.